ktoś dzisiaj prezentuje słabszą formę niż tydzień temu, ale powiedz, jak się czujesz na tym meczu? Jak, to, jakie warunki przedstawiają rywale na siebie? Ale dobry dobre wejście, ale nie. Ale to tak. Niestety. Ten słupek to nie wszystko, to nie jeszcze nie bramka. Widzę, że coś gdzieś sobie idzie. Powiedz, co to jest spowodowane? Wiem, długa praca, nie wiem, byłeś u kobiety czy cokolwiek. Nie brameczkę, powrócimy wynik. Dziękuję bardzo. Co jest grane? Grane jest trójki mężczyzn na dwóch boiskach, jak widać. Jedno tutaj, drugie tam. Mamy 10 zespołów. Podzieliliśmy sobie to na 4 grupy. W każdej grupie 3 zespoły. Każdy gra z każdym, każdy z każdym. Następnie później jest losowanie. Wyłaniamy zwycięzcę. Taki krótki, mały turniej dla mężczyzn. A po drugiej stronie mamy siatkóweczkę ustawioną dla dziewczyn. Są też 4 zespoły. Dziewczyny grają każdy z każdym. Wyłaniamy zwycięstwo. W sumie siatkówka na całego, nie? Z tego co wiem, wczoraj również odbywały się jakieś zawody. Czy to było również siatkówka, czy może piłka nożna? Też była siatkówka, to był tur. Półfinał z tego co, jeżeli dobrze mówię, Śląska. Było też 10 drużyn, tur dla dziewcząt, zaznaczmy. I pierwsze 5 zespołów, które przeszły, grają w finale. Cały dzień praktycznie odbywało się to od godziny 10 rano do godziny 19 bodajże. Udało się nam jedną parę wyprowadzić właśnie do finału, czyli zmieściła się w piątce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Opowiedz nam o rozgrywkach, które odbywają się co czwartek tutaj na Orliku. Są to rozgrywki przeznaczone dla młodzieży i osób starszych z terenu naszej gminy. Chcemy, żeby się dobrze bawili. Chcemy, żeby coś się działo na Orliku w Mykanowie, bo wcześniej było tu dosyć ospale, że tak powiem. A teraz coś się zaczyna dziać, coraz więcej ludzi się tym interesuje. Nawet się pojawiają sponsorzy. Także miejmy nadzieję, że ta inicjatywa, ten pomysł nasz jakoś przyniesie jeszcze większy rozgłos. I w następnym sezonie już będą 2 grupy do grania, pierwsza liga i druga. No i miejmy nadzieję, że się będziemy cały czas rozwijać. My się dopiero uczymy, ale jak będzie dalej, to zobaczymy. No. A ile drużyn bierze udział w tych rozgrywkach? Obecnie jest 11 drużyn. Gramy 5 meczów. Każdy czwartek jedna drużyna pauzuje. No i jest podzielone na 2 rundy, wiosenną i jesienną. Po 10 spotkań każda drużyna. I później jest wyłoniony zwycięzca, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz. Jest tam jakaś pula do przeznaczenia na nagrody, także myślę, że fajna zabawa będzie.